Ostatnia czwarta kwarta dwóch reprezentacji, a tu kolejny reprezentant tej najważniejszej U18. Jak ci się tutaj żyje w Setniewie? Bardzo dobrze, jestem zadowolony z tego, że tutaj przyszedł. Ja bym na pewno, jeśli miałbym jeszcze raz wybierać, to wybrałbym to. Tak? Czyli słuszna decyzja. No na pewno. Jak długo tu zostaniesz? No zobaczymy, może po tym roku, a może jeszcze zostanę rok do zdania matury. Aha. I potem zobaczymy, co będzie dalej. No panie, te albo następne wakacje. Gdzie jest Tomek Gielo? Nie wiem. Mieliście pozdrowić, mieliście ten, napisać coś na stronie o Zibi, mojego przyjeździe. Napiszemy. To jest duże wydarzenie, prawda? No na pewno, spokojnie. Czekaj cierpliwie. Dobra, niczego ci tutaj nie brakuje, jest dobrze. Wyżywienie, wszystko jest ok. Sam widziałeś. Mistrzostwa Europy, jak przygotowania? Na razie spokój. Na razie spokój. Tu się przygotowujecie. Dokładnie, każdy przygotowuje się w całym klubie, a potem przyjdzie z grania. Jesteśmy naprawdę faworytami? Ja tego nie mówię. Chcemy po prostu zagrać dobre mistrzostwa, bo myślę, że wynik sam przyjdzie. Ja też tak myślę. Podobno do Krosa się wybieramy na Mistrzostwa Europy. Nie wiem, nic nie jest jeszcze ustalone, ale... Jak tutaj oceniasz mecz dwóch kadr, 9-5 i 9-4? No na pewno ciekawe spotkanie. No, na początku to było 9-4, znaczy no, nie cała kadra, ale większość prowadziła. No ale 9-5 wzięło się do roboty, no i myślę, że odrabiałem sobie. No a ja widzę, oglądając tutaj zawodników, którzy szkolą się w Setniewie, 9-4, muszę powiedzieć, że postępy są. No na pewno każdy robi mniejszy czy większy postęp. No ale jak się ma szkoleniowców takich jak Tomasz Niewywalski. No pewnie. Idę trochę ponagrywać. Jeszcze parę słów do nas powiedział Przemek Karnowski, który jest Przemek Karnowski w rankingu FIBA. Myślę, że wiele osób na ciebie zagłosowało. A ja się spytam tutaj dziewczyn, głosowaliście na niego? Tak, ale gdzie? Codziennie na FIBA. Na FIBA, tak. O, to super. A ty głosowałeś? Już niedługo? Bardzo. Liczysz, że będziesz w pierwszej dziesiątce? Nie wiem, cieszę się w ogóle, że mnie wybrano do takiego. Ty i Mateusz Ponitka, kto mi nie wyży? Ten, kto ma więcej wielbicielek. A ty masz. Wracamy do gry. Czas.